Strażnik świątyni. Nazywam się Martin Franz. Nazywano mnie swego czasu Szwedem z Rewala. Chociaż żaden ze mnie Szwed, a Rewal to dziś Tallin w dalekiej Estonii. Ale Estonii wtedy nie było, więc wszystkich prawie ludzi z północy nazywano Szwedami, bo to oni z tych mrocznych i przerażająco zimnych stron najeżdżali południowe kraje, tocząc bitwy o pieniądze, ale i o wiarę. Tak też czynił szwedzki władca Karol XII, bo postanowił wesprzeć ewangelików, którzy chcieli mieć swoje kościoły na Śląsku. Wtedy... W mijającym czasie przypowieść. Pomyślcie, co najcenniejszego otrzymał człowiek? Zapytał strażnik świątyni i sam sobie odpowiedział. Życie. To znaczy...